Bardzo mi miło powitać Państwa na finale 12 już gminnego konkursu plastycznego Stroiki Wielkanocne. Witam serdecznie gospodarza naszej gminy, wójta pana Pawła Stawarza. Witam serdecznie proboszcza parafii, księdza Marka Sobotę. Witam bardzo serdecznie gminnego komendanta straży, pana Jana Siwę. Nie mniej gorąco witam serdecznie panią dyrektor z Szkoły Podstawowej, panią Zofię Piotrowicz. Bardzo serdecznie witam panią Ewę Dębską, wychowawczynię. Bardzo mi miło powitać wszystkich pedagogów, wychowawców, rodziców i was, drogie dzieci. Zapraszam panie, bardzo mi miło powitać. Witamy, przepraszam. Przepraszam bardzo. Witam serdecznie panią Halinę Młynarczyk, pełniącą obowiązki dyrektora powiatowej biblioteki miejskiej klimatowej. Witam gorąco panią Helenę Golińską, instruktora powiatowej biblioteki. Proszę państwa, oddaję głos naszym najmłodszym uczestnikom w klasie 0. Dzieci wystąpią tutaj w programie słowno-muzycznym. Program przygotowała pani Ewa Dębska, wychowawczyni klasy 0. Oddaję głos. Witajcie goście i widzowie mili, toście się tutaj dzisiaj zgromadzili. Chciałbym, aby to spotkanie w pamięci wam zostało, by dawne obyczaje wskrzesić was umiało. Są takie święta, raz w roku, co budzą życie, budzą czas. Wszystko rozkwita, słońca blasku, wielka miłość rośnie w nas. Miłość do ludzi, do przyrody, zielone każdy z wiosną gra, a w naszych sercach radość trwa. Mocny, każda buzia uśmiechnięta.
życie. Czemu dziś tak radośnie? Ja wam powiem, jeśli chcecie. Jestem kogut, nad koguty. Zuty grzebiesz, złote buty. Chyba krótko żyje.
to tradycja bardzo stara, jajeczka malować. Lecz uwaga, zając może wam je zabrać i w koszyku spaliskować. Są takie święta, raz do roku.
bardzo oryginalny sposób zbliżenie nam świąt Wielkiej Nocy. Ja chciałam tutaj zaznaczyć, że Klasa Zero również już ma swój sukces artystyczny, ponieważ występowali w przeglądzie grup kolędniczych. Również Klasa Zero gościła na zajęciach, na lekcji bibliotecznej w Gminnej Bibliotece w Jedłowniku, rodzice. I dwa razy właśnie w bibliotece tutaj u pani Basi, chwili bibliotecznej w Krasnych Lasocicach. Dziękuję starszym koleżankom za oprawę muzyczną. Brawo. Ja bardzo proszę o wręczenie kroniki. Pan wypozował kronikę dla klasy zero, aby można było rejestrować właśnie te osiągnięcia, sukcesy artystyczne i nie tylko. Proszę bardzo. Na ręce pani dyrektor. Proszę Państwa, skoro zostałem wywołany, jestem przy głosie, to cieszę się, że po raz 12 się spotykamy tutaj w Krasnym i stało się to tradycją wielką, że w okresie tym przedświątecznym możemy wspólnie posłuchać tego, co zawsze przygotowuje Szkoła Podstawowa w Krasnym Lasocicach na temat świąt Wielkiej Nocy. Ale z drugiej strony się smucę, bo 12 lat jesteśmy starsi, mówię o tych, prawda, osobach, które są dorosłe. No ale niestety ten upływ czasu jest, że tak powiem, odwracamy i nic nie możemy zrobić, aby ten czas zaczynać. Gratuluję Wam wspaniałego występu. Tak chodziłem i zauważyłem te zajączki, które przezimowały, bo zimy nie było zdrowie, dlatego prawda, mogliście spokojnie przezimować dzisiaj w tej Akademii Świątecznej uczestniczyć. Naprawdę jesteśmy pod wrażeniem Waszego występu, ponieważ zarówno ta oprawa muzyczna oprasza właśnie Wasze tutaj, prawda, wiersze, Wasze wspomnienia i to, co tyczy się świąt, prawda, wielkanocnych. Umówmy się więc tak, to jest taka nagroda, to ta światłomu, gdzie chcę wręczyć na ręce pani dyrektor, ale powiem jedno, wy malujcie pisanki, a my pomalujemy Wam dach na szkole. Tylko będziemy się różnić tym, że wy będziecie malować w wielu kolorach, a my, prawda, pomalujemy w jednym ten dach. Jak chcecie, chyba że w takim pisankowym kolorze, pisankowym, czyli ja muszę mieć taką pisankę, żeby mógł pokazać wykonawcy, jakie ma barwy dodać do naszego dachu. W porządku. Proszę, to na razie jedzie, tak? Wy panowie się dla, a to będzie taki projekt do tego, co ma być tam na wykonane, tak? To czekam na wasz projekt, na wasze dzieło, to co namawiacie i później prawda przekażemy wykonawcy. Dobrze? Proszę Państwa, chciałbym Państwu życzyć wszystkiego dobrego, dużo zdrowia na te nadchodzące święta, abyśmy właśnie w tym zdrowiu, co jest najważniejsze, mogli te święta spędzić. Również po świętach, żeby nam to zdrowie służyło, bo nieraz tak się zdarza, że u niektórych, prawda, to zdrowie po świętach jest zachwiane. U dorosłych oczywiście, u dorosłych. Dlatego życzę, żeby zarówno święta, jak i ten okres poświąteczny i przedświąteczny również przebiegał nam, prawda, zdrowiu. Wszystkiego dobrego, wszystkiej pomyślności. Te życzenia kieruję na ręce księdza proboszcza parafii Krasne Lasocice, aby również te życzenia przekazać do samorządu gminy Jodłownik i wszystkim parafianom. Wszystkiego dobrego. Jeszcze raz na ręce pani dyrektor wręczam album, gdzie takie właśnie uroczystości będzie można w pewien sposób, że tak powiem, tutaj kończyć. Dziękuję panie prezydencie. Jeżeli można, to ja chciałam... Do tego dawno niech pani zmienia kolorów. Proszę. Ja chciałam przede wszystkim podziękować pani Ewie i dzieciom oczywiście, ale także rodzicom klasy zero, bo rodzice są bardzo zaangażowani. Jak tu pani kierownik powiedziała, ta moja zerówka, albo zerówka przy szkole podstawowej w Krasnych Lasocicach ma już nie jeden taki występ. Proszę Państwa, to idzie wszystko na żywioł, więc te dzieci są tak się zachowują spontanicznie jak... Jak pani dyrektor. Jak pani dyrektor. My też chcemy się odwdzięczyć, bo
Nie wiem, czy na terenie gminy jest zerówka, która by miała oddzielny budynek. My mamy tutaj oddzielny budynek klasy 0, mamy oddzielne pomieszczenie, mamy bardzo dużo pomocy, mamy tą salę wyremontowaną, mamy piękny plac zabaw i to przede wszystkim zasługa naszego pana wójta, który... pana wójta, rodziców, wszystkich osób zaangażowanych, ale jakby po prostu nie takie łaskawe oko pana wójta, to pewnie przy naszej szkole, w naszej szkole nie byłoby tego... Cieszę się, że mam łaskawe oczy. Tak. I bardzo bym pana wójta prosiła właśnie, żeby ten dach pomalować, bo tak kweci nam piękny kościół parafialny tutaj. To ja mam tyle. Dziękuję dziewczynom. Jak zwykle jesteście najlepsze. I brawo na was. Pamiętajcie, że wy jesteście stąd i stąd się wywodzicie. Tu są wasze korzenie. Wszystkiego, żeście się tutaj nauczyły. Dziękuję pani kierownik, bo współpraca między nami jest bardzo, bardzo dobra. I w ogóle między paniami z biblioteki. Dziękuję mojej siostrze, która zdjęcia nam na pewno przekaże. Co mam powiedzieć? Klasa Zero właśnie z panią Ewą przygotowała też takie podarunki. Moja zerówka nie zna wszystkich tutaj gości zaproszonych. Znaję oczywiście pana wójta, więc taki piękny koszyk z życzeniami i z takimi jajeczkami dla pana wójta. Nie wiem, jak my to mamy zrobić organizacyjnie. Wszyscy goście zaproszeni otrzymują takie korzyczki, wszystkie panie z biblioteki. Wszystkiego dobrego, smacznego jajka i przede wszystkim spokojnych, radosnych i miłości przeżytych świąt Wielkanocy. To ja mam.